Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Galzak i zapraszam, znaczy, nie zapraszam właściwie. Chciałem po prostu... Mm podziękować patronom, ponieważ no, mój Patronite się nie tak dawno aktywował. Wszystko za sprawą Michała i Adama, którzy no, zaszczycili mnie, mówiąc wprost naprawdę solidnymi, solidnymi solidnym wsparciem. Bo Michał wsparł mnie aż za 50 zł, a Adam za 20. Naprawdę jestem za to bardzo wdzięczny i chciałem zrobić na ten temat osobny odcinek ze względu na fakt, że no jak są donaty na, na, na kanale, no to one oczywiście się pojawiają na filmach i ogólnie no, są widoczne na strumykach, także, także, także jest to tak jakby no, przekazywane dalej. A tymczasem z ta właśnie ja nie wstawiam jeszcze nigdzie poza, znaczy na końcu filmów nie wstawiam jakby podzięk podziękowań dla patronów, więc stwierdziłem, że zrobię na ten temat osobny materiał. Jest to znaczy jakby to wsparcie, które otrzymałem oczywiście od od dwóch szanownych widzów i czytelników może, e, sprawiło, że stwierdziłem, że po prostu muszę tego patronata trochę mm, ogarnąć na nowo, bo e, jeszcze jakby... Te informacje, które w... Ja nie będę wam tego wszystkiego pokazywał, po prostu sobie zerknijcie, przeczytajcie, ale informacje, które były na nim zawarte jeszcze były z czasów, kiedy arena istniała, nie? I tam były ogólnie materiały właśnie wrzucone z areny, jako właśnie kwestia, którą się teraz obecnie zajmuję, a właśnie teraz rozszerzyłem trochę tego Patronite'a i on nie dotyczy wyłącznie mnie jako właśnie twórcy na Galza Gaming, ale, ale mnie jako ogólnie twórcy. I tutaj także właśnie linki się znalazły do moich tekstów, które się w miesięczniku. Libertas będą pojawiać wkrótce, bo też właśnie no Miesięcznik miał chwilę przerwy, ja też miałem chwilę przerwy. Mm, wszelkie informacje o książkach, kolejnych projektach innych e, i tak dalej, i tak dalej będą się oczywiście pojawiać. E, I co, i co, i oczywiście wszystko tutaj jakby zaktualizowałem. Mm. Co tu jeszcze dodać? No, myślę, że zachęcam, żeby sobie zerknąć chociażby. Wiem, pamię znaczy pamiętam yy, na początku, jak właśnie otwierałem ta, yy, to sporo osób, yy, no jakby się, sporo osób była może nie zainteresowana, tylko po prostu podobał im się pomysł, bo tam na tym Patronajcie jednak sporo pisałem takich kwestii, których nigdy nie poruszałem na kanale, nigdy tam nie, nie wspominałem i tak dalej. Yy, więc, więc myślę, że chociażby warto sobie zerknąć i przeczytać, yy, czy tam obserwować. Nawet jeżeli nie może mnie wesprzeć, no to to czy wspieracie mnie inaczej, po prostu no, na, na streamach też, no Kamil razem z Sebastianem, no tam szaleją niekiedy naprawdę tak, że aż mi głupio, ale, ale jestem naprawdę za wszelkie wsparcie bardzo wdzięczny. No tak jak mówię, dzięki, dzięki Wam, dzięki Waszej pomocy, te, te kolejne projekty mogą powstawać, jakby nie patrzeć, no gdyby nie wasza... Znaczy nie wiem czy moja książka by nie powstała, gdyby nie wasza pomoc, ale na pewno coś tam dołożyliście, jakąś cegiełkę. Dzięki waszej pomocy, no było na pewno to troszeczkę łatwiej tą książkę zrobić. Kolejne projekty oczywiście są kontynuowane. Jakby najświeższy, jeden z takich najświeższych to oczywiście ten drugi kanał, Korwus poświęcony tematyce historycznej. Jeżeli jeszcze tam nie byliście, to polecam, żeby zerknąć, ewentualnie zasubskrybować. Jest tam na razie tylko jeden film ale wkrótce będzie się pojawiał kolejny. Będę też na pewno takie pogadanki w, prawdopodobnie w mediach narodowych. Będą moje pogadanki o historii średniowiecza też się pojawiały oddzielnie od tego kanału. No i oczywiście ja zazwyczaj, zazwyczaj wrzucam to właśnie na, na społeczność, na kanał. To oczywiście jest darmowe, więc, więc każdy sobie może obejrzeć. Ale no wspierając mnie także, także, także jakby, no umożliwiacie mnie działa, działanie w tym kierunku, bo no, mogę się zająć zrobieniem jakiejś fajniejszej, rozbudowanej pogadanki ym, i będzie niedługo coś o, ym, już chyba mogę o tym powiedzieć, będzie coś o y, oblężeniach, ogólnie metodach prowadzenia wojny w średniowieczu, ale przede wszystkim ze skupieniem się na oblężeniach ym, w kontekście no, przede wszystkim tej niesławnej, czy tam sławnej rzezi Jerozolimy z 1099 roku. Ym, i tyle, i tyle. No ja tutaj tak jakby no właśnie, aha, no właśnie wspomniany korwus, no kanał się będzie rozwijał jak najbardziej, na razie jest jeden film, już mam pomysły na kolejne. Te filmy będą się tak jakby sprzęgały z tekstami, które się będą pojawiały na Libertasie, czy tam gdziekolwiek indziej, jeżeli ktoś będzie miał ochotę publikować moje, moje, moje teksty. To, 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 to właśnie te filmy będą bardzo często nawiązywały do tych tekstów, no bo ja sobie po prostu wszystko napiszę, napiszę sobie tekst, będę miał wszystko tak jakby ułożone i na podstawie tego mogę spokojnie nagrać materiał z jakimiś zdjęciami, czy tam rycinami z epoki, cytatami i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że że korwus się oczywiście będzie na spokojnie rozwijał. Zainteresowanie trochę było, ale jeżeli nie widzieliście jeszcze, to polecam zerknąć. Tyle, nie będę tutaj jakoś nadmiernie przedłużał. przedłużał. Oczywiście link do Patronite'a od, od dawna jest w opisie, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to, to polecam zerknąć. I oczywiście jeszcze raz dziękuję serdecznie obu patronom, bo to naprawdę nie dość, że potężne wsparcie, to jeszcze ja za każde wsparcie jestem bardzo wdzięczny, ale za takie to już, już naprawdę to jest to jest rozbijacie bank ludziska. Także dzięki serdeczne. I tyle. Byłoby na tyle... tak jak mówię, wszelkie jakieś materiały na korwusie, jeżeli będą to tak, że będę, będę wrzucał info na Garza gaming przynajmniej początkowo czy tam na Facebooka, więc. więc tak. Tyle, Dzięki jeszcze raz. Naprawdę serdecznie dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.